Dobry. No i pierwszy. To jest to doświadczenie. O, ale bardzo szybko lewa ręka. Problem dla olimpijczyka z Sydney. No ale... Niesamowite doświadczenia, które potem potrafi sprzedać. Wiedział, że Akuso będzie znacznie szybszy. Szuka. Jeden i drugi. Że liczy na Timaciu, ale to nieco później. To potwora z australijskim królem Akuso. To nie stara się tego robić na siłę, po prostu będzie się mocna kontra. No i teraz w ringu. No i potężną przewagę. Rywala spadała, żeby wyrównać te parametry. Tylko nie może tych ciosów ładować, bo widać, że Akuso po prostu... Krótka kontra lewą ręką. Skracaj dystans. Który toczy dopiero swój czwarty pojedynek, to muszę... To być może pojawi się nerwowość u Akuso. Być może on pójdzie furia... Ja myślę, że... Wieczoru gali w Sydney. Ale też widać, że Akuso jakby duży pół ciężki. Króciutka lewa skleiła się. No Gonzalez wygląda, tak powiedziałbym, tak, mocny, prawda? Tak. Akuso będzie zaczynał akcję, on będzie bił między jego ciosami tam. Był teraz obszerny, prawie przestrzelił. Nie ma żadnej nerwówki, żadnego takiego... Spokojnie wraca do tego, co działa, ma jeszcze czas. To jest imponujące, bo... Nie generuje w nim takich emocji. Kolej, tylko jakiś szczebel, który trzeba przejść. I tyle, dlatego to nie... Tutaj czymś spektakularnym, czymś mocnym, bo... Zales poprzez lewy prosty skraca dystans. Jestem ciekawy, jednak da się tak systematycznie rozbijać, bo... No i brązowy medal słynnego turnieju Playa. Medale Mistrzostwa Kuby Juniorów w 2001 roku i tego pojedynku. On ma w sobie taką niesamowitą spałę, ale gdy tylko pojawi się możliwość rozpalenia... O, i tak właśnie podbudkowym. No i znowu. Dokładnie z młodziutkim Australijczykiem. Jest... Widać, że jest naprawdę dobrym, że to już jest Gonzalez po przejściach. Wow. Większe doświadczenie niż rzeczywiście ma, ale bo Gonzalez się też... Chce osłabić Akuso, a ten błyskawiczny. Uruchamia lewy prosty i bardzo mocnym prawem na korpus technicznych, szybkościowych, które oferuje Akuso. W zawodowym boksie i spotyka trzeciego albo czwartego Gonzalez. Australijczyk wygląda na gościa, który... ...były w tempie błyskawicznym. W tym skoncentrowaniu kosztowało go bardzo dużo energii. Prawie się powiem, rzeczywiście naruszy. Pojedynek od pierwszego starcia. Tu potrzebne jest, ma piątą rundę, ja myślę, że to jest jeszcze... A potem ewentualnie przed końcem sobie jeszcze chwilę popokazywać. A gdzieś ten młody rywal jeszcze pokazuje taką... Ciągła praca. Oczywiście jest koncentrowany na jednak ekonomię Akuso. On nie bije cały czas na bardzo wysokim poziomie. Tak, bo tu nie ma wielu ciosów. Te statystyki, precyzja, jest analiza i są ciosy go... Tworzy sobie przestrzeń do wsadzenia tych ciosów. Tą swoją skromną postawą ofensywną, ale... A pozycję do zadania... Tak, ale jak oglądam tą walkę, to od razu mam takie... Zadania są jak najbardziej słuszne, choć akurat Whittaker w jego boksie będzie niezwykle istotny. No i Whittaker... To jest fajne porównanie, ale mi się nawet wydaje, że... Nie, ale miał z innymi przeciwnikami niż Akuso. Whittaker ma trochę więcej takich argumentów czy w jednej sekundzie. No, być może panowie się kiedyś spotkają, ale już... Myślę, że nie wszyscy młodzi zawodnicy od razu się... Naukę na odpowiednim poziomie i budować swoją karierę trochę tak szczebel po szczebcie. Za długo się czeka na jeden... Przypomysł, żeby
przestać używać tych najmocniejszych. Dobre jest to, żeby dbać o kibiców, ale pięknie. Paulo Okuso. Aż się pokłonił. I uśpił nawet nas, był spokojnie, spokojnie, nagle seria. To, co właśnie o czym mówiłeś, że Okuso potrafi uśpić. A jeszcze wzrokiem tylko odprowadził kroczącego. Też jest niezwykle wymowna, ależ impet. Na ile się Gonzalez zregenerował? O, kontr Gonzalez tak naprawdę jeszcze nie do końca do siebie doszedł. Czenie, jak to wejdzie, to będziemy mieli po walce. Poczeka, poczeka. Myślę, że Okuso jest przekonany, że został rzucany bardzo szybko i mocno, ale też trzeba pamiętać, że ale te ciosy Gonzaleza już nie mają takiej wymowy. Uderzenia zupełnie dla niego niewidzialne. No widzimy, widzimy, jak tu tym boksem bawi się pojedynkiem, bawi się trochę kosztem i no, co tam zawodnik wyczynia. A on jednak no to... Jak tylko się zbliża, dużo wazeliny położył na głowie Okuso. Narożnik na rapsnecie w ringu to też jest śliski gość. To prawda, więc ta, ten więc plan musi może zacząć być... Zaleza jest dla niego taki łatwy do rozczytania. No bo on mrozi trochę te emocje. Kiedy trzeba, to je wyciągnie, kiedy trzeba... Delikatnie zgasły nam emocje w tym pojedynku. Możemy zobaczyć znowu serię dwóch, trzech ciosów idealnie. No. Australijczyk. Ale też to pokazuje, gdzie jest Gonzalez. Gonzalez trafił. Puszcza tylko Gonzaleza i wróci chyba już, tak jest, do narożnika. Z knockdownu, który sprezentował Gonzalezowi. Wszystko w kieszeni w zasadzie, jeśli chodzi o zwycięstwo. Zasięg ramion do ostatniego centymetra wykorzystywany w tych wrażeniach w pojedynku z Gonzalezem. To był duży błąd Gonzaleza, bo wziął, ruszył z prawem i za... Nie ma tam szczególnej nerwowości wynikającej z... Że Gonzalez jak już bije... Przy linach Okuso, to mam takie poczucie, że tu nie... Ale jak trafiał, to też było widać, że też szczególnie w tych pierwszych rundach wtedy tak... na swojego zawodnika, żeby ten... Był już nieco aktywniejszy Okuso. Wierzył już chyba w to, że udałoby się Australijczyk... No, to... Naprawdę trudno jest wybrnąć obronną ręką. Gonzalez przekonuje, że nic się nie dzieje, że może było w debiucie. Później dwa razy druga runda. I walki. Ciężko będzie przygotować się po prostu na... A siłę ciosu, to jednak spodziewałem się, że... A już tak nie pokazał, tak? No chyba będziemy mieli takie poczucie ostrzej, ciekawiej, ale być może nie wyciągnął wszystkich kredytów. Bardzo mu zależało po prostu na przetrwaniu tej walki, a nawet nie prób. Wygrywa do wiwatu w czwartej zawodowej walce. I oczywiście niepokonanym zyskuje pas IBO.